Nazywam się Zuzanna Karbownik-Ochen i jestem jedną z twórczyni posteru, który miał powiedzieć, jak można chronić rodzinę przed przemocą. I chciałabym opowiedzieć o przyczynach przemocy. Przyczyn przemocy może być wiele. Jednymi z nich jest na przykład niski status socjoekonomiczny, chęć podwyższenia swojej oceny przez sprawcę, przemoc w dzieciństwie, złe style komunikowania się partnerskie w rodzinie, a także jednym z najważniejszych czynników, które my chciałyśmy podkreślić, jest brak prawidłowych więzi w rodzinie. Nazywam się Sylwia Tomczak i chciałabym powiedzieć dzisiaj o rodzajach przemocy, jaka może pojawić się w rodzinie. Może przyjąć one rozmaite postaci. Pierwszą z tych postaci jest przemoc fizyczna. Jeżeli chodzi o przemoc wobec dzieci, może ona przyjąć dwie postaci, czynną i bierną. Przemoc czynna, w skład przemocy czynnej wchodzą takie czynności jak bicie, dawanie klapsów, policzkowanie, zmuszanie dzieci do jakichś uwłaczających przysług, grożenie dziecku nożem, rzucanie w nie różnymi przedmiotami, czyli wszelkie właśnie takie fizyczne przejawy agresji. Czyli tak, do przemocy biernej można zaliczyć różnego rodzaju zakazy nakładane na dziecko, które godzą w jego godność, na przykład zmuszanie dziecka do mówienia tylko w określonym czasie, czy kazanie mu załatwiać potrzeby fizyczne w określonych momentach. Jeżeli chodzi o przemoc fizyczną w małżeństwie, do najczęściej spotykanych form zalicza się policzkowanie, popychanie, szturchanie, rzucanie współmałżonka różnego rodzaju przedmiotami, grożenie małżonkowi. No, jak wskazuje wiele badań, jest to dość częsty problem, jak się mogłoby, co może być zaskakujące. Kolejnym rodzajem przemocy jest przemoc psychiczna, która zakłada takie czynności jak wszelkie rodzaje degradacji werbalnej, czyli wyzywanie dziecka, obrażanie go, poniżanie, też narzucanie dziecku własnych sądów, izolowanie dziecka, ograniczanie mu snu i pożywienia, też należy uznać za objaw właśnie przemocy psychicznej. Kolejnym rodzajem przemocy jest przemoc seksualna wobec dziecka. I do objawów przemocy seksualnej można uznać różne rozmowy właśnie dotyczące seksu, niedostosowane do wieku dziecka, uderzające w godność człowieka, czy eksponowanie mu różnych czynności seksualnych, zmuszanie dziecka do dotykania, sam akt seksualny, czy dziecięca pornografia, czy zmuszenie, czy dziecięca prostytucja. Przemoc seksualna może zdarzyć się także w małżeństwie i do najczęstszych form, jakie ona przyjmuje, należy zaliczyć gwałt w małżeństwie i zmuszanie małżonka do prostytucji. No i ostatnią już formą przemocy jest zaniedbywanie, że ogranicza się dziecku możliwość do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb. Nie może też dotyczyć ludzi starszych w rodzinie, wobec których już rodzina może nie przywiązywać aż takiej uwagi i coraz bardziej ograniczyć z nimi kontakt i nie zapewnić im po prostu podstawowych potrzeb. Nazywam się Karina Tylińska. Przygotowując poster, chciałam podkreślić, że na prawidłowe więzi w rodzinie wpływ mają zdrowe relacje wyniesione z domu rodzinnego, szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie autonomii drugiego człowieka, prawidłowa komunikacja, czas spędzony z rodziną, rozmowy, pielęgnowanie uczuć oraz budowanie wzajemnego zaufania. W budowaniu prawidłowych relacji bardzo dużą rolę odgrywają wartości. Więzi w rodzinie są dla nas najważniejsze, aby chronić się przed przemocą. Dlatego trzeba o nie dbać i się troszczyć. I wynosić co najlepsze z rodziny i dawać to, co najlepsze rodzinie.